Dzisiaj widzimy się w Warszawie przy okazji sesji dla Vivy. Mógł pan mieszkać w stolicy? No nie, nie. To znaczy pewnie gdybym nie miał takiego miejsca na ziemi, jakim jest mój dom w Gdańsku, to może mógłbym się zastanawiać. No, natomiast mam tak cudowne miejsce do mieszkania tam nad morzem, że no, już nie zamienię go na żadne inne. A w tym domu gdzie ja bym pana najczęściej spotkał, gdybym przyszedł z niezapowiedzianą wizytą? Różnie. Nie ma takiego miejsca. Oczywiście mam swój gabinecik, gdzie jak pracuję nad rolą, czy uczę się tekstu, czy coś tam analizuję, to mam spokój starszego pana, już siedzę sobie w swoim ulubionym fotelu. Ale też miejsce takie centralne, domowe, czyli jak u wielu ludzi, taki stół w jadalni, gdzie są porozkładane wszystkie rzeczy, gdzie się dzieje, odbywa, gdzie jest centrum życia domowego. Ale jest też pokój mojego wnuka, który jest takim domowym naszym kochanym przedszkolem. No i co? No i jest ogród w lecie. Ogród, który jest naszym oczkiem w głowie, bardziej mojej żony Anny, ale no jest cudownym miejscem. Każdy, kto tam przyjeżdża, się świetnie czuje w tym domu i w tym ogrodzie, więc nikt mi się nie dziwi, że nie zamierzam do Warszawy się przenosić. Wspomniał pan o żonie, o synach, o wnuku. Wczoraj, gdy rozmawialiśmy dość krótko przez telefon, pan był bardzo oszczędny w słowach. A czy pan jest oszczędny w uczuciach w tym życiu prywatnym, czy nie? Nie, no przede wszystkim byłem oszczędny w słowach, bo miałem wczoraj taki zakręcony dzień. Trochę musiałem przenieść na jakiś czas moje życie właśnie znowu do hotelu w Warszawie, do pracy warszawskiej, więc jestem skupiony, żeby czegoś nie zapomnieć, żeby wszystko ogarnąć przed wyjazdem. Natomiast nie, myślę, że nie, nikt mi tego nie zarzuci, że jestem oszczędny w uczuciach, zwłaszcza członkowie mojej rodziny. Nie, nie, jestem zupełnie normalnym facetem, często jawię się przez niektóre moje postaci grane przeze mnie w filmach jako ktoś taki skryty, kiedyś to nie pan. Twardziel. Nie, myślę, że nikt, kto mnie zna dobrze, tak by mnie nie zdefiniował, że jestem jakoś tam specjalnie skryty. Nie. Kończąc te wątki rodzinne, zapytam jeszcze, bo w jednym wywiadzie pan powiedział, że jeden z synów poszedł w stronę artystyczną i jest operatorem, a czy drugiego też ciągnie w tą stronę? Nie. Drugi od najmłodszych lat gdzieś tam się poniewierał przy filmie, jak to dzieci dwojga aktorów, ale wybrał zupełnie inną drogę życiową i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zresztą starszy syn jest reżyserem obrazu, więc to jest nieco inne zajęcie, o którym sam kiedyś marzyłem, bo to jest taka czysta robota, stoi facet i mówi, gdzie trzeba światło postawić albo co ma być w kadrze. Piękna może jeszcze wszystko robota. Przed panem? No nie, ja już tak powoli zwalniam i zostanę przy tym, co robię. Jeszcze trochę pogram, a potem już tylko będę się cieszył z podróży, z wnuka, z dzieci i tak dalej. No ale nie, bo to tak brzmi schyłkowo. Jeszcze mam siłę pracować, więc jeszcze pewnie państwo zobaczycie mnie w różnych rolach.